to nie jest nowa. Nie, to nie jest na nowo odkryta. Nie, nie. Najstarszy zabytek to jest właśnie ten największy obraz. Mm-hmm. Jeszcze jest z tamtego tysiąclecia, proszę Państwa. Wow. W każdym razie od powiedzmy tego nowego odkrycia swojej starej pasji obrazy Pana Jerzego właściwie od początku są zauważone i docenione na różnych konkursach i przeglądach, między innymi na Międzynarodowym Festival Art na IF organizowanym w Szybie Wilsona w Katowicach w galerii. Również nasza galeria, nasz Dom Kultury docenił, wyróżnił obraz Pana Jerzego w 8. Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej. Ja mam ze sobą katalog, znalazłam, odkryłam też. Natomiast chciałam Państwu przeczytać fragment tekstu dotyczący właśnie obrazu Pana Jerzego. Zresztą stoimy na jego tle. Jest to wstęp do katalogu autorstwa pani Katarzyny Młynarczyk i proszę posłuchać. A to też sen, ale zupełnie odmienny. Domek jak z marzeń, dzieci lub nieszczuków. Szafranowe ściany, wiśniowo-brązowe drzwi, kabrowe szybki. Biały dach barwią na bajkowy błękit refleksy pochodzące z nieba i śniegu, bo domek stoi na pokrytej niebieskawym śniegiem równinie. Na zimowym, czystym i chłodnym niebie cztery duże balony w cudownie nasyconych, żywych i mocnych kolorach. Szczególnie piękny jest ten granatowo-chabrowy z czerwonym szlaczkiem. W gondolach widać jakieś drobne figurki, uciekają stąd czy wracają. Odfruwają ulubione miejsce, szukają drogi do krainy snu. Wszystko jest możliwe. Panie Jerzy, jeszcze raz bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do naszej galerii. Życzę samych takich danych wystaw, za zaproszenie. Wszystkiego dobrego, samych inspiracji. Muszę powiedzieć, że jest mi wstyd, bo banka. I myślę, że pytania indywidualnie do autora, zresztą jak Pan Jerzy zdradził, wernisaż nie jest do oglądania, tylko... Tak, i to już dawno, dawno, jeszcze w Radomiu byłem w wernisku plastycznym. I jak pan dyrektor nas prowadzał na różne wystawy, zawsze nam powiedział, wernisaż to nie jest oglądanie. I zgadzam się z tym. To jest impreza towarzyska, czy spotkanie towarzyskie. Ogląda się później. Jeśli ktoś chce jakoś tam dokładniej pooglądać, bo tak, no to wiadomo, no. Oko się zawiesi na jakimś obrazku, przejdzie dalej, porozmawia, a to już czas do widzenia. Dokładnie. I tak jest. Tym bardziej zapraszamy Państwa. Albo ogląda się wcześniej. To wcześniej, albo później. No później, więc zachęcamy Państwa do oglądania przez cały tydzień, również jesteśmy często w soboty czy w niedzielę. W przyszłym tygodniu, w czwartek, zapraszamy na wernisaż pana Macieja Paździora, który jest z nami tutaj. Więc myślę, że okazji do obejrzenia i wystawy pana Jerzego, również innych naszych propozycji. I też mogę powiedzieć młodszy kolega ze szkoły, bo też kończył reklamę. Proszę. Wisimy obok siebie, tak sobie te dwa nasze plakaty. I dalej wiszą, no. I dalej wiszą. Jak nasza Porsche. Dziękuję bardzo. I zapraszam. Ale to wiem, że jest to.
Nie, ja też nie będę.